Do jakiego zbioru liczb należy liczba 8? Sprawdźmy po kolei wszystkie zbiory, jakie znamy. Zrobimy takie krótkie powtórzenie tego, co już nauczyliśmy się wcześniej. Zacznijmy od zbioru liczb naturalnych. Liczby naturalne. Mówiliśmy, że należą do niego takie liczby jak 0, 1, 2, 3 i tak dalej. Zatem widać, że 8 jest liczbą naturalną, możemy doliczyć do 8. Rozważmy w takim razie liczby całkowite. Liczby całkowite. To będą wszystkie liczby naturalne oraz wszystkie liczby do nich przeciwne. Liczby całkowite zazwyczaj widzisz na termometrze. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 i tak dalej. W prawo i w lewo również. Czyli 8 jest liczbą całkowitą. Liczby wymierne to kolejna grupa, kolejny zbiór. Liczby wymierne to takie, które wyrazimy za pomocą ułamka p przez q, gdzie p i q są liczbami całkowitymi. Oczywiście 8 da się wyrazić za pomocą takiego ułamka. Na przykład możemy napisać, że to jest 8 pierwszych, 16 drugich, 80 dziesiątych i tak dalej. W takim razie 8 jest liczbą wymierną. Liczby niewymierne czyli takie, które nie są wymierne. My już ustaliliśmy, że 8 jest wymierna. Nawet nie musimy się zastanawiać, jakie to są niewymierne. Wiemy, że na pewno nie jest niewymierna. Ale ja Wam powiem, jakie to są liczby niewymierne. Przypomnę. To są takie liczby, które mają rozwinięcie dziesiętne nieskończone i bez powtórzeń. Na przykład takie ma liczba pi. Pi to jest 3, 14, 15, 9 i tak dalej. Czyli rozwinięcie nieskończone. Nieskończone rozwinięcie i nieokresowe. Zostały nam na koniec liczby rzeczywiste. Liczby rzeczywiste. I to będą wszystkie powyższe. Liczby rzeczywiste dzielą się na wymierne i niewymierne. Czyli 8 będzie też liczbą rzeczywistą. Narysujmy sobie jeszcze szybciutko te zbiory. Najmniejszym zbiorem tutaj był zbiór liczb naturalnych. Czyli narysujemy go na żółto. Potem trochę większy był zbiór liczb całkowitych. Większy był zbiór liczb wymiernych. Obok wymiernych gdzieś był zbiór liczb niewymiernych. I wszystko dookoła to były liczby rzeczywiste. Wszystko tutaj dookoła, czyli wymierne plus niewymierne, to liczby rzeczywiste. Sprawdźmy. 8 znajduje się gdzieś w tym miejscu. Tu jest 8. Widać w takim razie, że 8 należy do każdego z tych zbiorów, oprócz zbioru liczb niewymiernych. Czyli 8 jest liczbą naturalną, całkowitą, wymierną, no i oczywiście rzeczywistą.